Dziękuję za to zaproszenie, ale Tomku, jeszcze jeśli mógłbyś nie wchodzić w głębsze rzędy, bo i chciałbym cię poprosić cię tutaj, tak, bo ty miałeś ogłoszenie, ale ty o tym ogłoszeniu nie wiedziałeś, więc dlatego zszedłeś. Ale również, no, jako że tydzień temu była wspólna nasza uroczystość tak naprawdę i byłeś ordynowanym starszym zboru, jesteś nadal, więc mamy taką skromną pamiątkę od zboru i chcemy ci życzyć wszystkiego co najlepsze, abyś to Słowo Boże, no właśnie, zawsze przy sobie miał i głosił. Tak jest, więc Tomeczku, nie wiem czy już taką masz, ale... Dzięki bardzo. No, ale jest tam też dedykacja, więc będzie ci przypominała. Zresztą mamy taką zasadę w kościele, raz ordynowany, na zawsze ordynowany, więc już jak będziesz wybierany znowu na starszego zboru, to już nie dostaniesz Biblii, więc trzymaj ją, szanuj ją, czytaj ją i głoś z niej. Na pamiątkę ordynacji na starszego zboru Łódź Górna bratu Tomaszowi Karaudzie, aby Słowo Boże nigdy nie opuszczało w służbie dla ludzi Boga, w imieniu zboru Łódź Górna. No bardzo dziękuję, to już teraz z tej Biblii będą teksty czytane. Tak jest. No dobrze, Tomeczku, niech ci się tutaj, wiesz... Tak. Więc... Nie będzie można powiedzieć, że nic nie wynieśliście, bo chociaż Tomek coś wyniesie z tego nabożeństwa. Będzie to nowa Biblia. Mam nadzieję też, że słowo, które będziemy czytali z listu do Koryntian, również nas zbuduje. I jeszcze dodam tylko w celu może doprecyzowania. Tytuł tego rozważania to nie jest mój Kościół, wersja druga. Nie znaczy, że pierwsza była jakaś gorsza albo że była robocza. Już raz powiedziałem kiedyś kazanie o takim tytule w zborze Łódź Widzew, ale to było nieco inne kazanie. Może przesłanie jest podobne, ale teksty są inne, ale tytuł wydał mi się tak dobry, że został. Dlatego warto zaznaczyć gdzieś tam wersja druga albo dwójeczkę wrzucić. Nie jest to część druga, nie jest to jakaś kontynuacja. Jest po prostu ten sam tytuł, pewna podobna myśl, ale inne teksty biblijne stoją za tym przesłaniem. No, co to jest Kościół? To jest takie pierwsze pytanie, które i wtedy postawiłem przy tym pierwszym rozważaniu. No bo Kościół to może być budynek, jeśli piszemy małą literą w języku polskim, no to jest Kościół, to jest budynek, więc jeśli napiszecie gdzieś Kościół, ktoś wszedł do Kościoła, zbudował Kościół, nie wiem, małą literą to zapisujemy. W słownictwie, w nazewnictwie, w dźwięku nie usłyszymy tej nazwy, tej różnicy. Natomiast kiedy piszemy Kościół wielką literą, no to wtedy albo mamy do czynienia z pewną organizacją religijną, albo instytucją jako Kościół, albo jakąś wspólnotą. Właśnie do tego zmierzamy. Bo polskie słowo Kościół pochodzi najprawdopodobniej od czeskiego kosztel, a to z kolei od łacińskiego castellum, twierdza, zamek. No i taką też funkcję kiedyś te zamki, te kościoły, przepraszam, pełniły również takiej twierdzy. Więc no, pytanie, czy to jest faktycznie najlepsza nazwa, jaką można było wymyślić? No, nikt nie upiera się, że język polski jest językiem natchnionym, więc mamy tutaj pewną swobodę wyrażania tych pojęć. Ponieważ i w Starym, i w Nowym Testamencie, kiedy mowa jest o Kościele, kiedy czytamy w języku polskim, że Kościół, to tak naprawdę zazwyczaj mamy do czynienia z takimi słowami jak zebranie, wspólnota, społeczność ludzi wierzących, społeczność ludzi powołanych do jakiegoś zadania. I właśnie nad tym Kościołem chciałbym się dzisiaj zastanowić, nie nad budynkiem,
bo na tym się nie znam, nie nad instytucjom czy organizacjom, chociaż to też ma pewne jakieś swoje istotne znaczenie dla nas, ponieważ nie jesteśmy rozproszeni, mamy jakąś jedną nazwę, mamy jakieś wspólne wartości, mamy jakiś system, który działa raz lepiej, raz gorzej, ale jest i wtedy, kiedy potrzeba, wtedy jedne kraje czy kościół w pewnych krajach może pomagać tym, którzy tego akurat potrzebują i odwrotnie. Tak więc chciałbym się udać do tekstu z listu do Koryntian, bo tam dużo jest na ten temat napisane i to będzie w zasadzie jedyny list, który dzisiaj będziemy otwierali, jedyny tekst, jedyna księga w sumie. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. I najpierw przeczytamy wersety od 12 do 30, a następnie je sobie skomentujemy i tym sposobem być może dostrzeżemy jakieś wartościowe myśli, które apostoł Paweł tam właśnie zawarł. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset 12 do 30. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków, czyli części, ma wiele, ale wszystkie części ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jedną częścią, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, jedną częścią, gdzież byłoby ciało? A tak części jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te części ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych części naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite części naszego ciała tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu, czyli mniej w oczach niektórych, większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby części miały nawzajem o siebie jednakie staranie. A jeśli jedna część ciała cierpi, cierpią z nim wszystkie części, a jeśli doznaje czci jedna część, radują się z nim wszystkie części. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna jego częściami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Kościół to ciało Chrystusa, a poszczególni wyznawcy to poszczególne części tego ciała. Pomimo, że jesteśmy przecież jako Kościół bardzo zróżnicowani. Nawet w jednej takiej małej łodzi, ja wiem, że jak się chce przejechać z punktu A do punktu B, to się wydaje, że ona jest wielka, bo się robią korki, remonty i wszystko po drodze. Ale generalnie, biorąc pod uwagę wielkie miasta świata, no to nie oszukujmy się. Nawet w takiej jednej małej łodzi mamy różne podejścia do tych samych spraw, ale nadal tworzymy jedno ciało. Jak to możliwe? Możliwe jest to przez Ducha Świętego, który jest rozlany w naszych sercach. Jest to możliwe przez Ducha Świętego, ponieważ On jest jeden. Nas jest wielu, ale On sam jest jeden. I co ciekawe, te metafory, którymi Biblia opisuje Ducha Świętego, na przykład, że został wylany czy rozlany, a w tym przypadku czytamy nawet, że my zostaliśmy zanurzeni w Ducha Świętego, no bo to znaczy być ochrzczonym Duchem Świętym, prawda? Chrzest to jest zanurzenie, tak jak zanurzamy się w wodzie, więc chrzest Duchem Świętym to jest zanurzenie się w Duchu Świętym.
I tak jak morza czy rzeki wystarczy dla nas wszystkich, żebyśmy tam weszli i się zanurzyli, tak też jednego Ducha Świętego też wystarcza dla nas wszystkich. I to On jest tym spoiwem, które powoduje, że z wielu części mamy jeden Kościół, jedno ciało Chrystusa. Przecież Duch Święty nazwany jest też Duchem Jezusa w Księdze Dziejów Apostolskich. Tak więc ta jedna boska osoba łączy nas w jedno widzialne ciało Chrystusa. Widzialne, chociaż połączenie jest niewidzialne. Ale myślę, że w XXI wieku mamy to już dobrze opracowane, że rzeczy nie muszą być połączone kablami, żeby były połączone ze sobą, prawda? To też jest inna taka metafora. Tak więc te trzy łódzkie zbory, które są, całe zbory w diecezji wschodniej, te trzy diecezje w Polsce, 13 wydziałów Kościoła na świecie, a nawet więcej, a nawet inne kościoły i wszyscy szczerze wierzący w Jezusa Chrystusa na całym świecie tworzą jedno ciało. Tak też naucza Pismo Święte. Jest napisane jeden Kościół, tak? Jedna wiara, jeden Pan, jeden chrzest. I tak też i my nauczamy w zasadach wiary, że jest jeden Boży Kościół, do którego należą wszyscy szczerze wierzący w Jezusa Chrystusa. No jest też Kościół widzialny, szczególnie powołany do szczególnego zadania. Niemniej jednak te wszystkie różnice, ta różnorodność, ona nie zaciera się. Nie jest tak, że my musimy się tutaj kopiować Ctrl-C, Ctrl-V, tak jak to często jest pokazywane gdzieś tam na rysunkach, jak wyglądają systemy szkolne, ale nie tylko, gdzie tam przychodzą, nie wiem, różne patyczki, a wychodzą wszystkie równe ołówki, prawda, o równej długości, ostrości i tak dalej. Co oczywiście jest pewnym uproszczeniem, bo tak nie jest, ale coś w tym jest. Więc to jedno wielkie mistyczne ciało Jezusa Chrystusa jest bardzo różnorodne i Duch Święty musi różnorodnie objawiać się, żeby móc objawić chociaż część wielkości Boga. Nie wystarczy jeden rodzaj wierzącego, jeden typ wierzącego, nie wystarczy jeden zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i nawet jeden Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie wystarczy, żeby objawić pełną mądrość i wszechwiedzę Boga, bo Bóg przez wszystkie wieki, jeszcze zanim był nasz Kościół, przez wszystkie wieki w swoim prawdziwym Kościele objawiał swoją mądrość i jeszcze objawia. Nie jesteśmy w stanie tego wyczerpać. Choćby przyszło, wiecie, ilu atletów, prawda? To nie podniosą taki to ciężar. No, nie ukażemy tego piękna i mądrości Boga, choćbyśmy ten świat i Kościół miałby trwać w nieskończoność, prawda? To zawsze nowe osoby, nowe dzieci Boże, które by się pojawiały, ukazywałyby jeszcze coś, czego nikt wcześniej nie ukazywał. W tym ciele jest miejsce dla różnych ludzi, różnych osobowości, różnych temperamentów i różnych stylów duchowości. Nie jest tak, że Kościół to jest jakiś klub dla elit albo klub wzajemnej adoracji. Nawet nie powinniśmy myśleć o Kościele jako o klubie przyjaciół, chociaż i takie pomysły są, bo przecież nigdzie w Biblii nie znajdziemy nakazu, aby wszystkich lubić, a tym bardziej z każdym się przyjaźnić. To, co mamy robić, to miłować się wzajemnie, ale naturalną rzeczą jest to, że jak będzie kilka osób albo większa grupa, to zawsze będzie ktoś, kto się lepiej z kimś dogada i ktoś, kto się z kimś mniej dogada, ale to jeszcze nie znaczy, że to nie jest jedno ciało. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy tutaj 1000 osób. Możliwe, że nawet byśmy niektórych z nich nigdy nie poznali. Tak chyba jest w tych dużych zborach, gdzie tam ludzie są w jakichś mniejszych grupach, ale czy każdy zna każdego w tym kościele? Tak więc przykazanie miłowania się i szanowania powinno być niezależnie od tego, czy akurat z kimś nadaje na tych samych falach, czy na innych, ponieważ może być tak, że kiedy zestawimy dwa elementy obok siebie, dwie osoby, to wydaje się, że one nie mogą tworzyć jednego kościoła, jakoś nie pasują, ale to jest tylko nasza nieumiejętność połączenia tej całej gałęzi, prawda?
tego całego rozgałęzienia. To, że jesteśmy inni, nie oznacza, że Chrystus i Jego Duch nie umieją tego odpowiednio połączyć. Tak jak dwa niepasujące do siebie być może kolory w odpowiedniej konfiguracji, w odpowiednim projekcie mozaiki będą do siebie pasowały. Na przykład mój serdeczny palec u prawej dłoni nie musi wcale chodzić na herbatkę do kolana, żeby miłować i szanować to kolano albo do wątroby. Ale to nie znaczy, że nie powinien dbać na tyle, na ile jest to możliwe i w zasięgu tego serdecznego palca. Mamy w Kościele ludzi o silnej woli. Są ludzie, w ogóle, nie tylko w Kościele, w ogóle na świecie, ludzie o silnej woli, którzy mogą w jeden dzień rzucić palenie, w jeden dzień rzucić picie, w jeden dzień przestawić się na jakąś dietę i w jeden dzień skończyć to wszystko, tak? Więc mamy i ludzi o silnej i o słabej woli. Mamy tych, którzy są ekstrawertykami i introwertykami. Mamy tych, którzy mogą lubić sobie pospać. I na przykład sobota to jest jedyny dzień, kiedy mogą się wyspać. No i przychodzą trochę spóźnieni albo nie wyrabiają się. Ale mamy też takich, którzy o 6 już byliby gotowi ubrać buty i iść na nabożeństwo, już się nudzą o 6 rano. Więc no widzicie, i dlatego też Kościół powinien mieć tę ofertę i ten program Kościół, czyli my, żeby dotrzeć i objąć tych wszystkich, których akurat mamy w zasięgu ręki. Nie do każdego umiemy, nie do każdego tego się uczymy. To nie jest jakby proste i to, że ja to mówię, nie znaczy, że sam to potrafię. Natomiast uczymy się tego, żeby tą różnorodność w Kościele, jej nie zaprzepaścić, nie zmarnować, nie ujednolicić wszystkich ze sobą, ale właśnie objąć jak najszerszą grupę. Czy narodowościowo, czy językowo, czy temperamentowo, osobowościowo, czy również wedle zainteresowań. Mogą być różne grupy zainteresowań w jednym kościele. Są tacy, którzy lubią muzykę klasyczną albo jazzową, ale są też tacy, co słuchają radia SK. No i obydwoje mogą być, prawda, tutaj modlić się, czytać Biblię, chociaż niekoniecznie będą słuchali dokładnie tego samego. Mamy w Kościele takich, którzy bardzo dobrze znają tekst Biblii i takich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Albo wystarczy im jakaś taka, nie chcę powiedzieć pobieżna, ale może w miarę skromna znajomość Biblii, te najważniejsze rzeczy. Być może nie będą potrafili wytłumaczyć wszystkiego tak, jak ktoś, kto siedzi tylko w Biblii i książkach teologicznych. Nie zmienia to jednak faktu, że obydwoje mogą należeć do tego samego Kościoła, do tego samego ciała Jezusa Chrystusa. Są tacy, którzy lubią nowe pieśni, ale są tacy, którzy lubią te pieśni, które były śpiewane 50 lat temu albo 15 lat temu. To też już nie są nowe, teraz są już nowsze. Więc te młodzieżowe, które były, kiedy ja byłem młodzieżą, to dzisiaj to już są naprawdę takie, które myślę, że wszyscy tu znacie, tak? To już nie są młodzieżowe. Młodzieżowe są takie, których jeszcze my nie znamy, wiecie? To są młodzieżowe pieśni. No tak, kochani, spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy tych, którzy są ugruntowani, albo z pokolenia w pokolenie, albo przyszli, ale tak dobrze wgryźli się w tekst Biblii i tak dobrze się ugruntowali, że żaden sztorm, żaden wiatr, nic ich nie ruszy. Ale mamy też wątpiących i mamy też poszukujących, tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. I oczywiście moglibyśmy ci wszyscy ugruntowani, tych wszystkich wątpiących i poszukujących na szkole sobotniej tam dobrze zrównać i jeszcze wypolerować, ale to będzie sztuczne. To nie będzie prawdziwe. To będzie jakiś schemat. A zobaczcie na swoje ciało, na swoje piękne ciała, zobaczcie, że one niekoniecznie zawsze są takie symetryczne, regularne. Właśnie to piękno tkwi w tym, że one są naturalne. Tak. W Kościele w końcu mamy tych, którzy jedzą mięso i wegetarian, albo wegan, albo witarian, albo jeszcze innych. Jest tam kilka grup. Mamy takich, którzy mają różne poglądy, konserwatywnych i prawicowych, ale i liberalnych i lewicowych.
Mamy też takich, którzy nie mają na przykład wyrobionego zdania na niektóre kwestie, albo tak zwanych apolitycznych. Mamy socjalistów i mamy narodowościowców. Mamy w końcu tych, którzy się zaszczepili, się nie zaszczepili. I jeszcze kilka innych grup można byłoby wymienić. Dopóki nie zrozumiemy, czym jest Kościół, że to nie jest nasz prywatny Kościół, ale to jest ciało Chrystusa. Do tego czasu będziemy się gubić i rozpraszać ludzi. I to jest przesłanie tego tytułu. Chrystus pragnie nas zebrać i zjednoczyć. Nie ujednolicić, nie zuniformizować, żeby wszyscy chodzili w mundurkach do kościoła. Niekoniecznie. Ale chce nas zjednoczyć i pokazać, że można żyć wspólnie i zachować te różnice, których sobie przecież sami nie wymyśliliśmy. Czy to tak jest, że ja naprawdę sam sobie to wymyśliłem, że lubię muzykę jazzową? Albo czy ktoś wybrał sobie, że będzie słuchał właśnie Radia SK? Niekoniecznie. Bardzo bym się zdziwił, gdyby tak było, że on sobie właśnie to wybrał, bo ja bym sobie wybrał coś innego. Więc nie sądzę, po prostu pewne gusta, pewne, a to, że naprawdę ktoś ma taki układ hormonalny, że musi się wyspać, że chociaż ten jeden dzień, kiedy ma odpocząć, według przykazania ma odpocząć, to musi wstać wcześniej i przejechać na przykład całą Łódź albo gdzieś tam na drugi koniec Polski, a nie czasami bardzo blisko. Niemniej jednak, tak czy inaczej, wiele rzeczy z tych różnic myśmy sobie ich nie powybierali. Choćby dlatego warto by byłoby spojrzeć bardziej wyrozumiałym okiem na inne części ciała Chrystusa, bo czy mój serdeczny palec wybrał sobie to, że będzie serdecznym palcem? Nawet sobie nie wybrał tego, że będzie palcem, a co dopiero serdecznym. Natomiast kiedy już Chrystus nas zbiera, jednoczy i gromadzi, daje nam zadanie życia razem. Życia jako jeden organizm, jako jedno ciało. Ale musimy pamiętać, że nie my tu jesteśmy głową, bo jak czytaliśmy, głową jest Chrystus. I są jeszcze inne teksty, które to potwierdzają. Tak więc warto pamiętać tę kolejność. I takie jest też moje zrozumienie, przynajmniej aktualne. Nie wynika to z tego, że mi nie zależy na kościele, w którym się urodziłem i wychowałem. Wręcz przeciwnie. Zbyt wiele razy w swojej przeszłości widziałem, że chciałbym ten kościół zmieniać, kształtować, nadawać pewien rytm. Ale w międzyczasie zaczynałem trochę więcej rozumieć, poznawać i potem dochodziłem do wniosku, że przecież to ja bym dzisiaj inaczej niż wtedy. Że 15 lat różnicy i tutaj się coś zmieniło w środku. Że może lepiej, że wtedy, kiedy tak chciałem zmieniać i wprowadzać swoje, że może się nie udało, bo dzisiaj musiałbym robić odwrotnie do tego, co wtedy chciałem. Więc mówię, dzięki Ci Boże, że to nie na mnie spoczęła ta odpowiedzialność zmieniania Kościoła, naprawiania Kościoła. To są takie bardzo niebezpieczne misje, żeby coś zmieniać i naprawiać. To nie znaczy, że powinno być tak, jak zawsze było, bo to można byłoby odebrać jako jakąś taką przemowę konserwatystyczną. Nie, nie konserwujmy, po prostu niech to będzie naturalny rozwój. Niech to będzie naturalny rozwój, tak jak nie musimy się zmuszać zostać wzrostu, na przykład, nie wiem, jak mieliśmy, będąc dzieckiem, albo, nie wiem, w naszej wiedzy, albo w ubraniach. Nie musimy chodzić w tych ubraniach, które kupiliśmy 10 lat temu. Jeżeli są dobre, jeżeli nam się podobają, okej, a to nie jest przymus. Więc żebyśmy nie hamowali tej naturalnej, tego naturalnego rozpędu rozwoju Kościoła, ale z drugiej strony, żebyśmy nie przyspieszali też pędu Kościoła. Może być tak, i nie można tego wykluczyć, że kierunki, niektóre kierunki naszych działań mogą być dzisiaj chybione. Przypomina się jedna historia z historii naszego Kościoła, kiedy nasz rodak Michał Belina-Czechowski, gdy poznał adwentyzm w Stanach Zjednoczonych, tak bardzo chciał głosić
to, co poznał tu na ziemiach polskich, że nie czekał na to, aż Kościół mu pozwoli jechać, czy mu nie pozwoli. No wiecie, Polakowi zabronić coś, to właśnie dopiero wtedy on zebrał pieniądze, nawet nie z naszego kościoła, z innego kościoła, z kościoła baptystów dnia, adwentystów dnia, dnia pierwszego, przepraszam, z kościoła adwentystów dnia pierwszego, czyli tych, którzy zachowywali niedzielę, zebrał pieniądze i przyjechał tu głosić adwentyzm dnia siódmego. Tylko wiecie co? Kiedyś myślałem, no tak, to jest prawdziwy ideał, to jest bohater, to jest prawdziwy Polak, w którym nie ma fałszu, on by tutaj walczył, prawda, on był taki narodowościowy, wiecie. I tak sobie kiedyś myślałem, ja będę taki jak on. Tylko, a Kościół dopiero dojrzał do tego 10 lat później i dopiero wtedy wysłał Johna Andrewsa do Europy, żeby głosił Ewangelię. Tylko w międzyczasie, na naszą trochę niekorzyść okazało się, że Kościół doszedł do lepszego zrozumienia Ewangelii niż tę, którą słyszał Michał Belina-Czechowski, będąc jeszcze w Stanach. Dla niego cała Ewangelia to było tylko 10 przykazań, sobota, dieta i to wszystko. I do dzisiaj to się wlecze za nami jak taki kamień syzyfowy. Wtaczamy i spada, ciągle próbujemy do tego dorosnąć. A później Kościół doszedł do wniosku, że jednak to Jezus Chrystus jest najważniejszy. Nie dekalog jako zbiór zasad, który też jest ważny. I jak Andrews przypłynął do Europy, również uczył tego, co Michał Belina-Czechowski, ale już w innym klimacie, już mając inny fokus, inne skoncentrowanie na Chrystusie, który jest wypełnieniem prawa i który daje moc do tego, żeby żyć zgodnie z tym prawem, a nie tylko zbiór 10 przepisów i jakby porównajcie sobie dekalogi i to wszystko, tak? Więc zobaczcie, no chciał dobrze na pewno i jakąś pracę wykonał, pracę, którą my musimy teraz odkręcać. Pracę zmiany tylko z jednego kościoła na drugi, z jednego dnia na drugi, ale mentalność została ta sama. Dlatego Bóg umieścił w swoim ciele ludzi o różnych osobowościach, temperamentach, zdolnościach i darach, a nawet, i teraz powiem coś kontrowersyjnego, o różnych poglądach. Bo wiecie, to, że ktoś ma różne zdolności, osobowości, temperament i dary, to jeszcze jesteśmy w stanie przełknąć. Nawet jak ma większe dary niż my. Ale że ma inne poglądy niż my, to już jest ciężko z takim delikwentem. Wchodząc naszymi łódzkimi zborami w nową dwuletnią kadencję, z nowymi radami zborów, nowymi starszymi zboru, starszymi diakonami, musimy pamiętać, że nie jesteśmy tu dla samych siebie. Po to, abyśmy się dobrze czuli we własnym sosie, chociaż to też miłe. Szkoda, żebyśmy się czuli źle we własnym sosie, ale to nie jest cel sam w sobie. Nie jesteśmy tu po to, aby się realizować czy spełniać, bo to nie jest ani korporacja, ani boisko piłkarskie. Czasami sądzimy, że misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, służenie innym ludziom i to duża część prawdy. Jednak niejednokrotnie prowadzi nas to do tego, że głosimy i służymy głównie sobie nawzajem. Musimy patrzeć na koniec historii czasu, na koniec horyzontu zdarzeń. Sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. I właśnie tu przychodzi mi na myśl tekst, który był już dzisiaj czytany z pierwszego listu do Koryntian 15:28. To jest jakby ten kres, do którego zmierzamy, a więc nasz cel. To jest cel Kościoła. A gdy mu wszystko zostanie poddane, chodzi o Chrystusa, wtedy sam Syn będzie poddany temu, którym poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. To jest cel Boga. Taki jest Jego plan. To jest Jego agenda. To jest Jego strategia dla Kościoła. To jest Jego kalendarz wydarzeń na najbliższą kadencję. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Ta perspektywa pozwoli nam uniknąć błędu zarozumiałości, ekskluzywności, dumy konfesyjnej, dumy zborowej, dumy narodowościowej, poczucia wyższości albo poczucia niższości też. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie teraz wszystko umniejszali, ale żebyśmy stanęli w prawdzie, tacy jacy jesteśmy. Bo tam, gdzie pojawia się całość, stąd też słowo ciało, tam część nie tyle traci na znaczeniu, co tak naprawdę zyskuje pełnię swojego sensu. Wyrwijcie jakieś słowo z tekstu, wyrwijcie jakąś nutę z taktu, jakiś akord. Nie wiecie, czy to w tę stronę pójdzie, czy w tamtą stronę pójdzie. Wyrwane z kontekstu, niezrozumiałe.
Ale kiedy ujrzycie całą partyturę, kiedy przeczytacie całą książkę, kiedy wysłuchacie cały utwór i ogarniecie wzrokiem cały obraz, wtedy zobaczycie, że ta jedna kreska, ta jedna kropka, ta jedna nuta, ten jeden akord, to słowo czy to zdanie dopiero nabiera całości sensu. Dopiero wtedy rozumiemy, po co autor umieścił tę część w tej całości. Po co ja tu jestem? Po co ty tu jesteś? Po co wy tu jesteście? Po co my tu jesteśmy? Dopiero wtedy, kiedy całość nam się objawia, ale to będzie dopiero na koniec kresu zdarzeń, na końcu historii czasu. Teraz żyjemy wiarą, że tak będzie i że Bóg to ogarnia i że to jest Jego Kościół i że On prowadzi ten swój Kościół w takim kierunku i w takim tempie, w jakim jest to optymalne, możliwe, na ile my jesteśmy w stanie nadążyć za Bogiem, bo wiecie, wiadomo, że zawsze jest tak, że jest kilka osób hop do przodu, kilka osób hop do tyłu i jakaś taka masa, prawda, ta środkowa. Ale gdyby Bóg naprawdę chciał być hop do przodu, to byśmy wszyscy zostali w tyle. Jakby On zaczął nam objawiać wszystkie nasze błędy i wszystko poprawiać tak, żeby było najlepiej. Ale chyba nie o to Mu chodzi. Jemu chyba chodzi o to, żebyśmy my nauczyli w końcu się działać jak jeden organizm, jak jedno ciało. Nawet jeśli to będzie powoli, nawet jeśli to nie będzie może tak, jakby to zrobił ktoś po mistrzowsku, to będzie to po prostu tak, jak to jest możliwe, aby się przez nas ujawniło. Tak więc, żeby całość była całością, potrzeba, aby zjednoczyć się z Bogiem, aby zrozumieć, że to nie jest nasz Kościół, nasze ciało, to jest Kościół Chrystusa i On tu ma najwyższe zdanie. On może wyrażać to przez Ducha Świętego, może wyrażać to też przez części, przez was, kochani. Ile razy jest tak, że nawet dzisiaj na szkole sobotniej chciałem coś powiedzieć i właśnie osoba przede mną nawiązała właśnie do tego wersetu, że ja teoretycznie mógłbym w ogóle go nie podawać, prawda? Nie jest tak, że jak ja czegoś nie powiem czy nie zrobię, to Bóg tego nie zrobi czy nie powie. Ale Bóg daje nam udział w tym, abyśmy mogli chociaż małą cząstkę dołożyć i poczuć ten sens bycia częścią całości, bycia częścią wielkiego arcydzieła, jakim jest właśnie Kościół. Bo ci, którzy odchodzą od Boga, no nie są częścią tego Kościoła. Tylko nie osądzajmy przedwcześnie, bo to się dopiero okaże u kresu czasu. No, chyba że będziemy się upierali, że to jednak jest nasz Kościół, że to mój Kościół. Wtedy ta droga może być bardziej kręta, niż byśmy tego chcieli. Wtedy może być więcej dołków, więcej ubytków na wierzchni. Wtedy może być więcej trudności. No i po grudzie, ale Bóg doprowadzi ten Kościół do końca. Ale po co utrudniać sobie? Szanujmy jeden drugiego, jedna drugą, siebie nawzajem, tacy jacy jesteśmy. Różni, dziwni, dziwaczni, ale takich nas, Panie Boże, masz. I takich mamy siebie nawzajem. I takie jest ciało Chrystusa, bo w tej dziwności jest też pewna tajemniczość i cudowność. Byleby nam tylko woda sodowa nie uderzyła do głowy, bo to nie my jesteśmy tą głową, ale Chrystus. Jeżeli Jemu zawierzymy nasze prowadzenie, również te słabości, również te upadki, również to, co może nie domaga jeszcze, to On sobie z tym poradzi. Tego życzę sobie i wam, kochani, aby te najbliższe 2 lata właśnie upłynęły nam w lepszym rozumieniu siebie nawzajem, siebie jako ciała Chrystusa, bo jest ono wspaniałe. Jest to ciało, które jest święte. Niech nam dobry Duch Święty dopomoże to lepiej zrozumieć i zastosować. Amen. Drogi Boże, dziękujemy za to, że zgromadziłeś nas na tym świecie, że nie zostawiłeś nas samych,
że przyszedłeś do nas przez Ducha Świętego, do naszych serc i umysłów, ale również, że dałeś nam te, Panie, możliwość i przywilej bycia razem w jednym ciele Twoim. Spraw, Panie, abyśmy wzajemnie się szanowali, miłowali i żebyśmy mogli skutecznie poddać się Twoim decyzjom, Twoim kierunkom, tym zmianom, które Ty, Panie, masz dla nas, abyśmy się wspierali, kiedy ktoś ma trudniejszy czas, abyśmy wspierali jeden drugiego, abyśmy też radowali się wspólnie z tymi, którzy teraz się radują, abyśmy mogli jeszcze nowe osoby spotkać i te, które właśnie oczekują tej wspólnoty, które tęsknią, Panie, za tym czasem i tą przestrzenią, gdzie możemy czuć się bezpiecznie, gdzie możemy wspierać się duchowo i gdzie możemy znaleźć ten prawdziwy sens. Chociaż jeszcze nie widzimy całości, to wierzymy, Panie, że Ty właśnie jesteś tą całością i właśnie do Ciebie zmierzamy. I cała historia zmierza właśnie w Twoją stronę, Panie. Spraw, abyśmy mogli wytrwać w tym i nie utrudniać, ale właśnie poddawać się pod Ducha Świętego Twojego, który oddziałuje na nasze serca. Po to, abyś Ty był, Panie, uwielbiony, ale przez to też i my będziemy zbudowani i ludzie, którzy są wokół nas, zyskają nadzieję, której być może teraz nie mają. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę dla nas wszystkich teraz. Amen.